ciężko szło, nie ma co ukrywać, że w pierwszej połowie szło opornie, topornie i brakowało nam konkretu, przede wszystkim brakowało nam błyskotliwości. Tego, co zaprezentowaliśmy w pierwszych minutach drugiej połowy. Zdecydowanie mieliśmy pełną kontrolę nad boiskiem i nad tym, co się dzieje. Jedynie o co jestem, może nawet nie wiem, czy zły to złe słowo, ale o te ostatnie 10 minut niepotrzebnie oddaliśmy pole przeciwnikowi. Chcieliśmy już w pełnej kontroli ten mecz dograć i bezpiecznie go dowieść, bez straty bramki przede wszystkim, bo to też jest ważne dla zawodników. Ale tak jak mówię, z przebiegu całego meczu możemy być zadowoleni. No właśnie, ten trzeci mecz z rzędu wygrany, a więc ta passa trwa. Co zrobić, żeby ją przedłużyć w tym najważniejszym, wydawałoby się, spotkaniu za w kolejnym, w tej rundzie? Bardzo dobrze się do niego przygotować, wierzyć w to, że praca, którą wykonujemy na codziennych treningach, jest dobra i przynosi zamierzone efekty. I być zdeterminowanym, pełnym pasji, tak jak mówię, wiary w to, że jesteśmy w stanie ten mecz wygrać. Będziemy przygotowani najlepiej, jak potrafimy, do tego meczu, a boisko zweryfikuje oczekiwania zespołu. Pierwsza połowa może nie była najlepsza w naszym wykonaniu, ale graliśmy cierpliwie i na szczęście druga połowa przyniosła nam bramki, więc cieszymy się, bo ta strata do lidera troszeczkę się zmniejszyła i za tydzień jesteśmy gotowi, żeby jechać i grać o 3 punkty. No i kolejne twoje 2 bramki w barwach czarnych koszul. Widziałem ogromną radość, jak smakuje takie trafienie na konwiktorskie tutaj przed własną publicznością. No wiesz co, w tych meczach, które graliśmy w tej rundzie, chyba wszystkie zostały strzelone przeze mnie na konwiktorskiej, więc można powiedzieć, że to taki mój stadion trochę. No bardzo to cieszy, no, nie ukrywam, że w ostatnich 2 meczach siedziałem na ławce i trochę byłem głodny tej gry. Na szczęście dzisiaj, jak dostałem szansę, to myślę, że ją wykorzystałem, strzelając te 2 bramki, ale myślę, że mimo wszystko te moje bramki nie są najważniejsze, bo najważniejsza jest drużyna i to, żebyśmy razem szli do góry i wygrywali kolejne mecze, więc tak jak mówię, te bramki cieszą, ale najbardziej cieszą 3 punkty. Mhm. Wiadomo, że właśnie każde, tak jak mówisz, te punkty są ważne, ale wydaje się, że ten mecz za tydzień, który nam się zbliża, z racji tego, jak się ułożyła nam tabela, jest mega istotny, bo dochodzimy coraz bliżej tego lidera. Macie świadomość na pewno, jaki to będzie istotny mecz. Tak, myślę, że tutaj wszyscy sympatycy i my wiemy, o co gramy i mamy świadomość tego, jaki to będzie mecz za tydzień. Więc fajnie, bo po to się gra w piłkę, żeby grać w takich meczach o stawkę i żeby pokazywać się w takich meczach, jak dobrym się jest piłkarzem. W Legionowi występowałeś wcześniej, coś tam podpowiesz kolegom, na kogo bardziej uważasz? To jest trudne pytanie, może nie będę odpowiadał. Ale mimo wszystko życzymy powodzenia w Legionowi. Tak, tak, ja też od siebie wiem, że i mogę powiedzieć wszystkim kibicom, że damy z siebie maksa i postaramy się wywieźć 3 punkty z Legionowa. Ostatnio zagraliście 4, dzisiaj gramy na 3 obrońców. Czy tobie robi to znaczenie? Ostatnio zachowaliśmy 3 staccato i dzisiaj też. Nie, myślę, że nie ma to znaczenia. Po prostu przygotowujemy się pod przeciwnika, czy zagramy 3, czy zagramy 4. Ćwiczymy to na treningach i jesteśmy gotowi. Za tydzień bardzo ważne spotkanie z Legionowią, która dzisiaj zgubiła punkty. Czy macie świadomość tego, jak będzie to istotne spotkanie w kontekście układu tabeli? No jest to mega ważne spotkanie, nie ma co ukrywać, ale podchodzimy do niego na pełnym luzie, nie ma co się spinać, bo jakby wyjdziemy spięć na ten mecz z przekonaniem, że musimy go wygrać, bo jak nie wygramy, to nie awansujemy, no to będzie ciężko.